A w studiu już Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś kończymy nasz letni cykl Niezapomniane festiwalowe kreacje. Kulminacją, myślę, tego, co się działo w modzie na festiwalach, był rok 1977 i słynna, uwaga, bitwa na kapelusze, jaką stoczyły Maryla Rodowicz z Urszulą Sipińską na festiwalu właśnie w Opolu. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu, śmieszny świat, pasjanse, potem koncert w świetle świec. Ktoś grał na klawikordzie. La 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 la. Skąd ta bitwa się wzięła? Otóż obie panie istotnie bardzo konkurowały festiwalowymi strojami i na początku ich imidż sceniczny był zupełnie inny. Maryla Rodowicz zawsze była taka trochę country, taka trochę folkowa, miała fazy kapeluszy różnego rodzaju na głowie, miała fazy haftowanych bluzek. Urszula Sipińska była o wiele spokojniejsza. Zapomniałam twoje oczy, zapomniałam twoje usta, nasza ścieżka pod sosnami stoi pusta. Powiedziałbym, że Urszula Sipińska była bardziej PRL-owska, Maryla była bardziej amerykańska. Ale Urszula Sipińska istotnie postanowiła ten imidż zmieniać mocno i rzeczywiście, jak się patrzy na jej kolejne występy sceniczne, można odnieść wrażenie, że zaczęła dość intensywnie kopiować Marylę Rodowicz. W strojach, właśnie w tych bluzkach haftowanych, w spódnicach, miała wręcz te same spódnice. Jeśli Maryla sobie kupiła na przykład spódnicę poszczępioną na dole i nierówno, jakąś taką symetryczną, chwilę potem Urszula Sipińska miała taką samą spódnicę. Maryla Rodowicz wspominała kiedyś w jednym z wywiadów, że ona to też zauważyła i że ją to strasznie wkurzało. Później się dowiedziała, że Urszula Sipińska nawet jeździła do tego samego sklepu w Berlinie Zachodnim, bo to było najbliższe zachodnie miejsce, gdzie kupowała te same stroje co Maryla Rodowicz i że to ją zaczęło wkurzać. I rzeczywiście doszło do takiej sytuacji w 1977 roku, kiedy to wkurzona Urszulą Sipińską, która wyszła na scenę w stroju bardzo podobnym do Maryli, postanowili ją w czasie występu Urszuli Sipińskiej przedrzeźniać. Ona tam stała na zapleczu i ją trochę rozśmieszała, przedrzeźniała kilka osób, kilku znanych artystów, troszkę się naśmiewało z tej śpiewającej na żywo Urszuli Sipińskiej. I na końcu ta Maryla wyszła do tej Urszuli Sipińskiej, a Urszula Sipińska, wkurzona tym faktem, bo nie mogła się bardzo skupić śpiewając tę piosenkę, rzuciła w nią swoim słomkowym kapeluszem. Więc tańczmy, da, da, da. Maryla ją pobiła swoim czarnym kapeluszem. Tak bym chciała dam być, ach dam być, ach dam być. I na wyspach bananowych dyrdy mały śnić. I rzeczywiście, no, odbyła się bitwa na scenie. Wszyscy wtedy podejrzewali, że jest to wymyślony pewien sceniczny fragment, prawda, że jest to w scenariuszu zapisane. Maryla na początku tak twierdziła, ale kilka lat temu udzieliła wywiadu, w którym powiedziała, że nie, że rzeczywiście doszło do sytuacji, to nie było wymyślone, że one były dosyć istotnie skłócone. Co więcej, podobnego wywiadu udzieliła w 2018 roku Urszula Sipińska. Opowiadała o tym w Opolu, kiedy otwierała swoją wystawę w Opolu poświęconą jej twórczości w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. I zresztą widać było, że się panie bardzo nie lubią, bo zapytana o to, odpowiedziała, że nie jest psychiatrą i nie będzie komentować fobii koleżanki Rodowicz, więc coś tam między paniami było i o te mody się istotnie pokłóciły. Więc no były takie historie. Było oczywiście w 79 roku, bo lata 70 były generalnie takim złotym okresem dla polskiej mody na festiwalu, ale też takich modowych skandali, bo podobnym skandalem było to, że kiedy w Sopocie w 79 roku wychodzi na scenę zespół Boney M, wielka gwiazda, i śpiewa zakazane
znanego wówczas Rasputina. Nie wolno go było zaśpiewać, tego Rasputina. Na szczęście dla telewizji polskiej i dla ówczesnej cenzury ten koncert, bo nie był emitowany na żywo, był nagrany i puszczany dzień później, więc wycięto tego Rasputina, żeby nie narażać się towarzyszom ze Związku Radzieckiego. Ale wokalista, właściwie bardziej tancerz grupy Boniem, bo on tam nigdy nie śpiewał, o czym też mało kto wie, to był czy inny głos, on tylko tam wyginał się i udawał, że śpiewa z playbacku, był półnagi, wystąpił z nagim torsem, miał tylko spodnie, co w 79 roku w Polsce było dosyć sensacyjne na scenie, żeby wyjść tylko w samych spodniach. Nie dość, że zaszokowali wszystkich, że zaśpiewali tego Rasputina, to on jeszcze taki półnagi, tego w telewizji polskiej i na polskiej scenie muzycznej nie widziano wówczas. Była to spora sensacja. No a potem, kiedy już przyszły właściwie lata 90, takich sensacji, takich nagich torsów, takich krótkich strojów mieliśmy już bardzo dużo i właściwie co roku te festiwale są pożywką do tego, żeby o tej modzie opowiadać. Sam je oglądam, sam o tym często opowiadam, sam często komentuję, natomiast wydaje się, że dzisiaj nie ma już takiej ekscytacji tego, jak dawniej była, bo tak naprawdę dzisiaj każdy stara się zaszokować i właściwie to zwyczajny strój jest najczęściej największym szokiem na festiwalu, natomiast wtedy, w czasach PRL-u, te takie szokujące, te nowatorskie, te oryginalne stroje przechodziły do historii i niewątpliwie z tej historii polskiej mody się znalazły. I o tych niezapomnianych festiwalowych kreacjach opowiadał Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Russians.